Jesteśmy podczas drugiego dnia Europejskiego Kongresu Sportu i Turystyki. Moim i Państwa gościem jest dzisiaj ultratriatlonista, człowiek, który pokonał 5-krotnego Ironmana w czasie rekordu świata, pokonał 10-krotnego Ironmana, Adrian Kostera. Witam serdecznie. Adrian, powiedz mi, Twoja historia jest bardzo niesamowita. Jakbyś mógł opowiedzieć o tym, jakie były Twoje początki? Co Cię skłoniło do tego, żeby wejść w ten świat ultratriatlonu? Dosłownie parę tygodni temu mieliśmy 7. rocznicę właśnie tych początków. Było tak, że 9 września 2016 roku miałem swoje 30. urodziny. Przed 30. urodzinami nie miałem nic wspólnego ze sportem. Naprawdę nic, zero kompletne. Pracowałem na holenderskiej szklarni. Od rana do nocy najczęściej. Wypalałem paczkę papierosów dziennie od 15 lat i w sumie nic szczególnego poza tym w moim życiu się nie działo. I właśnie na 30 urodziny coś we mnie pękło. Postanowiłem radykalnie coś w swoim życiu zmienić. Rzuciłem papierosy w końcu skutecznie. Pierwszy raz w życiu nie paliłem przez całą dobę, ale też otworzyłem internetową księgę rekordów Guinnessa i zacząłem szukać inspiracji, bo pomyślałem, że fajnie by było zrobić coś niesamowitego w życiu, coś takiego wyjątkowego. Nie wiedziałem, co to będzie, nie miałem pojęcia. Po prostu losowo szukałem jakichś fajnych wpisów w księdze rekordu Guinnessa, aż natrafiłem na pewnego Kanadyjczyka, który pewnego dnia zrobił 50 triatlonów Ironman w 50 dni w 50 różnych stanach Ameryki. I kiedy zagłębiłem się w ten temat i dowiedziałem się, czym jest ten Ironman Triathlon, to wstałem, poszedłem do salonu, do żony i powiedziałem, wiesz co, ja pewnego dnia zrobię 100 Ironmanów w 100 dni. I tak właśnie rozpoczęła się ta moja przygoda. Tego samego dnia ubrałem jakiekolwiek buty, tam pamiętam, miałem, bo żadnych sportowych ciuchów nie miałem. Krótkie spodenki, koszulka, t-shirt i poszedłem biegać pierwszy raz w życiu. Po jakimś czasie zapisałem się na siłownię po to, żeby móc trenować na jakimkolwiek rowerze, bo nie miałem roweru, więc ten rower spinningowy na siłowni służył mi za mój pierwszy rower. Poszedłem na basen, nie umiejąc spływać. Jedyne co umiałem, to utrzymać się na wodzie i nie utopić się. I skoczyłem i zacząłem wzdłuż murka rękoma się przesuwać, żeby w ten sposób doświadczyć pierwszego kontaktu z wodą. I tak to się rozpoczęło. Narysowałem sobie plan właśnie, że zrobię pojedynczego Ironmana, podwójnego, 5-krotnego, 10-krotnego i później 100 Ironmanów 100 dni. Jakoś tam w międzyczasie się stało tak, że urodził się mój syn i te marzenie o tych 100 Ironmanach stało się nie takie fajne ze względu na to, że straciłbym kontakt z moim dzieckiem na 100 kolejnych po sobie dni, do czego nie mogłem dopuścić, nie chciałem po prostu tego, więc przekonwertowałem to na równie ambitne wyzwanie, właśnie projekt 365 triathlon, gdzie każdego dnia po 8 godzin dodaję kolejną cegiełkę do mojego triathlonu wokół świata tak naprawdę. Opowiedz proszę coś więcej o tym wyzwaniu, bo ono jest niesamowite. Liczby kilometrów, które zamierzasz pokonać. Pokonałeś już mnóstwo kilometrów w zalewie, pływając. Teraz jedziesz rowerem, przed tobą bieganie. Ile tych kilometrów jest w sumie? Bo to jest rzecz naprawdę niesamowita. Ogólnie najprostszym wytłumaczeniem, czym jest 365 triatlon, to jest pokonanie formuły triatlonu długości równika w ciągu jednego roku. Czyli mamy tutaj 40 170 akurat u mnie, nieco więcej niż równik kilometrów i 365 dni. Kiedy podzielimy sobie to głębiej na to, ile kilometrów tak naprawdę robię, jakiego dystansu i ile dni, czyli zaczynam od 1205 kilometrów pływania. Pływałem po 18 kilometrów dziennie, zajęło mi to 68 dni dokładnie, o jeden dzień się przedłużyło w stosunku do założeń. Później rozpocząłem rozpocząłem to 1 czerwca wszystko. Około pierwszego tygodnia sierpnia ukończyłem pływanie i przesiadłem się od razu na rower. Pokonuję 200 km dziennie i na początku stycznia po pokonaniu 31 132 km ukończę właśnie tą część rowerową. I wtedy pozostanie nam jedynie bieg. Bieg to będzie 55 km dziennie przez kolejnych 143 dni i tak zamkniemy rok dystansem 7833 km biegu i łącznie właśnie 40 170 km pokonanych o własnych siłach. Powiedz mi, czy podczas tego twojego wyzwania
mogą towarzyszyć ci zwykli ludzie, którzy nie mają wiele wspólnego z, nie mieli wiele wspólnego z wcześniej spływaniem, z jazdą na rowerze, z bieganiem. W jaki sposób oni mogą do ciebie dołączyć? Właśnie na tym zależy mi najbardziej. Jest tak, ja na swoim przykładzie mogę powiedzieć, że do 30 roku życia mój świat, w moim świecie nie istniało coś takiego pojęcia jak amatorski sport. Wiedziałem, że istnieje sport, który widziałem w telewizji, olimpiada, mecze piłki nożnej, mecze siatkówki i zawsze mi się sport kojarzył z tym, że żeby być sportowcem, to trzeba mieć talent. Prawdopodobnie rodzice muszą jako dziecko popchnąć już gdzieś w wieku 6, 8 może lat na tą sportową karierę, bo później jest za późno, że trzeba całe życie w to poświęcić i trzeba zapisać się do jakiegoś klubu, gdzie zostaniemy wytrenowani przez jakiegoś trenera. I w ogóle nie miałem pojęcia o tym, że można po prostu wieczorem po pracy założyć sobie buty i iść pobiegać wokół osiedla 5 km, tak po prostu. I ja o tym nie wiedziałem i właśnie to jest coś, co chcę promować, że nie musimy być wybitnie uzdolnieni sportowo, nie musimy mieć super sylwetki. Znam ludzi, którzy biegają w wieku 60-70 lat i zaczynali na przykład mając 50 lat. Znam osoby, które, jeżeli ktoś z nas często sobie myśli, że ja muszę najpierw schudnąć, to jakby popatrzyli na te osoby, to by się zawstydzili. Znam panią, która robiła podwójnego Ironmana przy wadze 130 kg, więc naprawdę ograniczenia człowiek sam konstruuje, tak jak to często powtarzam. I moje wyzwanie właśnie jest otwarte społecznie. To znaczy, że każdego dnia można przyjść do mnie, poruszać się koło mnie. Z racji na specyfikę właśnie tej ilości kilometrów, ja nie mogę szarżować z tempem. Jeżdżę rowerem pomiędzy 25 a 30 km na godzinę. Będę biegał, myślę, że pomiędzy 6 a 7,20 minut na kilometr. Pływałem też 3 minuty na 100 metrów. To są takie tempa, że naprawdę każdy może dołączyć. Do tego robię wszystko na pętlach. Proszę sobie wyobrazić, że jeżeli ja będę biegał 55 km na kilometrowej pętli, to można przyjść do mnie, przebiec 5 km, a jeżeli poczujemy się zmęczeni, to możemy usiąść i przeczekać, aż ja zrobię kolejnych z 5 pętli i dołączyć chwilę później do mnie. Też jest taka reguła, że ja nie zostawiam nikogo z tyłu. Tak więc jeżeli komuś jest ciężko, to po prostu wszyscy zwalniamy i jedziemy, bo tu nie chodzi o to, żeby się popisywać, kto jest lepszy, ale żeby wspólnie spędzić czas. No to trochę na pewno ułatwiłeś zadanie potencjalnym osobom, które chcą do ciebie dołączyć, no bo jakby ktoś pomyślał, że trzeba przebiec 55 km, to na pewno by nie dołączył, ale to naprawdę wystarczy kilkaset metrów, kilka kilometrów i też można w tym całym wyzwaniu uczestniczyć, prawda? Tak, poza tym jest tak, że jest strona z zapisami. Mhm. Zbieramy 20 zł z zapisów i w całości idzie to na Fundację Potrafię Pomóc, świetlicę terapeutyczną Tacy Sami. Poza tym każdy uczestnik dostanie pamiątkowy numer startowy i myślę, że fajnie jest to zbierać. Szczególnie szczęśliwi mogą być ci, którzy już dołączyli podczas etapu pływackiego, bo mają niepowtarzalną szansę zebrać wszystkie trzy kolorki, czyli spływania, z roweru i zbiegania. I mam nadzieję, że tacy ludzie będą i też myślę, że na końcu zostaną szczególnie przeze mnie wynagrodzeni jeszcze za zebranie wszystkich trzech numerów startowych. Całe wyzwanie zakończy się 31 maja, ostatniego dnia maja. Planujesz jakąś wielką fetę z tej okazji? Zobaczymy, co organizatorzy wymyślą, bo ja współpracuję tutaj właśnie z województwem Dolnego Śląska. Oni są głównymi organizatorami wyzwania. Zajmują się logistycznymi aspektami, wyznaczaniem tras, właśnie stworzeniem jakichś specjalnych dni, specjalnych rajdów, jakichś ekstra aktywności, które tutaj staramy się wprowadzić, żeby wzbogacić to wydarzenie. Wierzę, że na pewno będzie to dzień wyjątkowy i postarałem się, żeby właśnie będziemy na Polanie Jakuszyckiej w Dolnośląskim Centrum Sportu kończyli wyzwanie, więc wierzę, że będzie to naprawdę z bombą. Czy wyjątkowy będzie również dla ciebie certyfikat ukończenia tego wyzwania z Księgi Rekordów Guinnessa? Powiesisz go sobie gdzieś na honorowym miejscu? To może wydać się nieprawdopodobne, ale naprawdę mi na tym nie zależy. To jest taki paradoks, że ja zacząłem właśnie od tego rekordu Guinnessa,
A tak naprawdę przez wiele lat zrobiłem różne projekty, na przykład zrobiłem 100 maratonów w 100 dni, gdzie nigdzie tego nie zgłaszałem, ale to już mogło być rekordem Guinnessa. Powiem szczerze, że to, co ja robię, to jest takie poruszanie się trochę w świecie sportu, trochę marketingu, trochę influenceringu. I ten Guinness World Record tak naprawdę jest magnesem właśnie dla was mediów, dla sponsorów, a dla mnie samego ja to po prostu wiem, że ja to zrobię, prawda? I czy ktoś wyda mi za to certyfikat, czy nie, to nie zmieni tego, że ja to zrobiłem. Wyglądasz na człowieka, który nie może usiedzieć w jednym miejscu, bo już albo musi płynąć, albo musi gdzieś jechać, albo musi gdzieś biec. No to jakie masz następne plany? Pewnie już o tym myślisz. Mam różne ciekawe plany, nie takie duże. Kiedy ja to sobie wymyślałem, jeszcze właśnie nie miałem dziecka. Teraz największym utrudnieniem tego wyzwania jest to, że często smutno jest mi, że spędzam niewystarczająco czasu z dzieckiem, jakbym chciał, więc tylko marzę o tym, żeby to skończyć i sobie marzę, że przez rok po prostu będę całe dnie, nie dam go do żłobka, przedszkola, nigdzie, tylko będę z nim siedział cały dzień, się bawił. Pewnie przesadzam teraz, ale mam na pewno sporo takich fajnych, ambitnych planów, takie właśnie połączenie influenceringu, marketingu i rzeczy sportowych, ale na pewno nie takie rzeczy jak wielomiesięczne projekty, a raczej małe projekty, ale też takie wow. Twoja historia jest niesamowita, tobie się udało, jednego dnia pomyślałeś sobie, że coś zrobisz i to rzeczywiście zrobiłeś. Jaką radę dałbyś osobom, które chciałyby coś zmienić w swoim życiu? Wiesz, ja pracowałem kiedyś na szklarni holenderskiej i tam pracowało ze mną około 70 kobiet, które bardzo narzekały na swój los i ciągle narzekały, że za mało pracują, że są źle traktowane, że źle mieszkają w złych warunkach, że nie są respektowane ich prawa pracownika. I zawsze mówiłem, a dlaczego nie nauczysz się języka? Przecież nauczysz się języka i może znaleźć sobie dużo fajniejszą pracę niż ta. No ale wiesz, ja jestem zmęczona po pracy, a poza tym mam tyle lat. I mijał rok, dwa, pięć, dziesięć. Gdyby pierwszego dnia ta pani uczyła się jednego słowa dziennie, to po roku znałaby 365 dni, prawda? Po 10 latach by znała cały słownik holenderski na pamięć. Więc ja też pewnego dnia, 9 września, zacząłem robić projekt, który zaczął się realizować po 7 latach. I właśnie ważne jest do zrozumienia to, że rzeczy zawsze się wydarzą, ale musimy każdego dnia stawiać jeden krok w ich kierunku. Że zatrzymywanie się, czy nie robienie żadnych ruchów, nie przybliża nas w ogóle do celu. Ale jeżeli mamy wiarę w siebie przede wszystkim i tą taką presję działania, że codziennie musimy coś zrobić, żeby się przybliżyć, to nasz cel po prostu przyjdzie do nas kiedyś. Ludzie się mnie pytają, jak ja mogę na przykład przebiec 422 km. Ja nigdy nie myślę o tym, że biegnę 422 km. Ja robię jedną kilometrową pętlę i wiem, że jak będę robił ją w nieskończoność, to w końcu ta meta sama do mnie przyjdzie. No i tą puentą chciałbym podziękować bardzo Adrianowi Kosterze, który był tutaj dzisiaj podczas kongresu, Europejskiego Kongresu Sportu i Turystyki, naszym gościem. No a cóż, a nam nie pozostaje nic innego, jak tu i teraz rozpocząć realizację naszych celów i naszych marzeń. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo.